nowy dom, to już wiecie, to już nie przelewki. Zobaczcie, zobaczcie, jak to wygląda. Na szerokości, zobaczmy normalnie. To pierwsze wrażenie, pierwszy widok. Trochę mały ten dom. Nie wiem. No, wreszcie i znowu. Mam zeznana nalepkę, jeśli chodzi o nasze amerykańskie filmy, takie. I żarówką pan Poda. O, to było dobre, pamiętam. To się oglądało ciężarówką pan Poda. Nie, dużo ładunki włączyłeś. Dobra, widzę, że tu będą ale na nas sportować. W ogóle nie wiem, jaką prędkość to należy otrzymać. Zobaczyłem, przekonany się. 40 chyba będzie. Nie na godzinę. Więc to jedziemy, pomalutku, ruszamy. Ciężarówka nie ma żadnych światła, bo strzela w tym mieście. Dobra, jedziemy pomalutku. Dobra, teraz trzeba się zmieścić w tej bramie. To jest pierwszy problem. Czy uda nam się tu zmieścić, drodzy państwo? Dobra, wypuszczamy nasz zestaw, jak się da, odbijamy. Dobra, niczego żeśmy nie przehaczyli, więc jest dobrze. Nie umiem zewnętrznych, jakby się ktoś by... Przygotuj się do skrętu w prawo. Prawie się mieści na tym prawie. No to wiecie, tak prawie. Skręć w prawo. Ale tutaj nasz skoruje policja, a nie piloci. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Zatrzymany dojedzie ponad gabaryt. Normalnie. Naprawdę, że w Amerykanie nie jechałem takiej rzeczy. O, ciężarówka tu jakieś stoi, weźmy, zjedźmy trochę. Tam się bliżej środku, żeby nie mogę uderzyć w przypadku.
dobra, więc równamy taką prędkością, będziemy jechać tym samym gabarytem 40 mil na godzinę. Teraz to się mieszczę chociaż na jednym pasie. Sznur samochodu dla mnie. Przez niego musiałem dwa. Znowu. Jeszcze jedno, może jakieś ładne zdjęcie. I tu też dla pana, która dużego tam ładne zdjęcia w tym symulatorze.
normalnie 5. Nadajmy trochę mniejsze. Idealnie. Znaczmy, że jeszcze sporo nie wyszło, to jest... Ten jest tam otwarty i tak dalej. Dobra. Lecimy dalej. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Jak on ten wymiar musi odbyć, to jest bardzo dość.
O, ostre zakręty ponad gabarytem.